Witajcie, witajcie. Nazywam się Łukasz. Prowadzę kanał Wildlife Super Photocam. Dziś pokażę Wam, jak działa Z9 z obiektywem 180-600 Nikona. Tu powiesiłem karmniki. Zatem mamy godzinę około 13:30. Mamy, wiecie, świeżą godzinę i taki czas, żeby ptaki takie małe jak wróble fotografować, sikorki, i mamy 20 tysięcy. Także jedziemy z koksem. Właśnie je przestraszyłem. Także powinny być szpaki też na karmnikach. A znacie, jak ten zestaw jest dobrze wyważony. Zobaczcie, mam odkręcone tu wszystko. Puszczam i stoi wszystko. Cały zestaw stoi. Także jest rewelacyjnie. Ten obiektyw jest świetnie wyważony. Z9 pasują do siebie idealnie. Także jest spoko. Mam stopkę zastępczą, pokażę Wam. Tak, nie zostawię tak na długo, bo wiatr mi może przychylić i on wtedy weźmie i poleci, ale zobaczcie, zostawiam tak i się nie przegiba ani w jedną, ani w drugą, a że to jest internal zone, także mamy wyważony i możemy zmieniać ogniskowo i nie wpływa nam to tak bardzo na balans. Mamy orzechy, mamy kulki tutaj, o, i ziarka i chyba siemię, jak pamiętam, coś takiego. Ej, coś za disconnected, jeśli dam disconnected, włącz się tutaj. Niestety usypia mi się MacBook, nie wiem czemu, nie powinien, ale no, bywa tak, musiałbym pogrzewać coś w ustawieniu. Taki, dawajcie tutaj, nie mamy całego dnia. Zobaczcie, 25600 maksymalny ISO. Co bym Wam pokazać, jak działa AF. Żółty jak się robi, to znaczy, że nacisłem spust. Znaczy, wcisnąłem przycisk AF-u, jak się robi żółty. Znaczy, on tak szybko ostrzy. Nie jest źle, jest bardzo fajnie. Pięknie. To jest 600 mm, przydałoby się 800. Ale tu mogę skropować, bo to jest 45 milionów pikseli. Trochę mi się łapa trzęsie. Wiecie co, ja jednak włączę tą stabilizację. Co mi się tak łapa nie trzęsła, bo mam tutaj luźne, mam tutaj. O, od razu jest lepiej. Możemy nagrać troszkę wideo, o, w flacie, N-Log. Mogłem tam dać mikrofon, co by taki ponagrywać. A też, żeby Wam pokazać, jak działa AF. Wideo też świetnie to daje radę. Przełączymy na zdjęcia. Z tamtej strony, o, jest, no. Przy karmniku. Nie ma co się wstydzić, że się dokarmia ptaki.
No ja akurat chodzę, wiecie, z balkonikiem, więc ja i tak jestem parkowym fotografem ptaków. Nie wszędzie wejdę. Na dłuższe wycieczki to muszę brać wózek inwalidzki, bo nie dam rady. Muszę jak najbliżej muszę podjechać i żeby jak najkrócej pójść. Jak siądę, to już mogę porobić tych zdjęć. Ale nie jest to nigdy idealnie. Działa to bardzo fajnie, ten AF-dialnik działa. Zobaczcie jakość. Zobaczcie, pamiętajcie, że to jest ISO 20 tysięcy, 25 tysięcy, zobaczcie. Czy ISO 20 tysięcy, 1,5 tysięczna, żeby te ptaki zamrozić. ISO 25600, czyli sięgamy, operujemy na maksymalnym ISO. Wygląda to tak. I powiem wam, że nie ma wielkiej tragedii, jeśli chodzi o jakość. Jest dużo lepiej niż na przykład Sigmom. Ta jakość na takim wysokim ISO, jest więcej detali, szczegółów, użyjemy jakiś program Denoise i mamy naprawdę rezultaty, to jest ISO 20 tysięcy, zobaczcie, nie ma tragedii, także jest bardzo dobrze moim zdaniem. Jesteśmy w mojej ogrodowej czatowni. Mam tu słaby zasięg, muszę pociągnąć tutaj Wi-Fi, to będę mógł streaming sobie robić. Gdzie ty tu jesteś? Gdzieś tutaj. O, jesteś tutaj. Nie, rzadko tak fotografuję, patrząc się tak na ekran i sprawiam do trudności. Widzę to na oko jadę, ale tutaj z tym do przesyłania zdalnie ekranu, bo ja to, co widzicie na komputerze, nagrywam ekran, to leci zdalnie. Uciekł mi tutaj ten goł. Ten wróbę, tam się schował. O, krzaczki. 25 tysięcy ISO, 25600. No i zobaczmy, jak to wyszło. Zobaczcie, nie ma tragedii. Naprawdę jest na czym pracować. Nie? To są bardzo dobre rezultaty, jak przy maksymalnym ISO. Tak by wyglądał JPEG, a pokażę wam później, jak wygląda RAW i co z niego można zrobić. Także też wam nagram pulpit. Przy obróbce. Także naprawdę to są bardzo zadowalające rezultaty. Dobra, poczekamy. Rudzik mógłby wpaść. Spadł tutaj. Zanim ten, widzicie, puściłem ręce. Obraz się rusza, jak zobaczycie na ekranie. Stabilizacja działa, bo działała. Teraz się wyłączyła, ale zobaczcie. Poruszam tu trochę i przykręcę. Czyli zatrzymałem aparat i ten obraz lata. Widzicie, stabilizacja działa i ona się jakby teraz się uspokoiła. Tutaj jest taki, o, wysepka z piaskiem. One tutaj często się właśnie tąpią w piasku. Pasożytów się jakieś tam pozbywają właśnie. Tylko że teraz ten piasek jeszcze mokry jest, bo tu padało. Teraz mamy chwilę przerwy. Ptaki, jak wrócą ptaki, to włączę nagrywanie z powrotem. Ale naprawdę są bardzo fajne zdjęcia z tym obiektywem Z9, nawet przy maksymalnym ISO. Także jestem bardzo zadowolony z zakupu. Tym bardziej, że jest świetnie wyważony. I jakościowo ładny, ładny obrazek daje. Mi się zmierzch zaczyna. Zmierzch to rano jest czy po południu? Nie wiem, a pokażę wam. Tu są moje budki. Mam nadzieję, że zamieszkają w nich ptaki. O. I tutaj jest jeszcze jedna. Wiem, to takie życzeniowe, żeby tutaj mieć takie ładne, jak wylatują do karmników. Ale kto wie, kto nie próbuje, ten nie ma. Chyba nic nie przyleci tutaj dzisiaj. Ja się będę musiał zwijać i taki będzie finał. Siedzimy dzisiaj 8 tysięcy.
jedna 1250, czyli już niektóre zdjęcia będą rozmazane, ptaki będą poruszone. Nie, nie proszę na wynika, ptaki będą rozmazane, bo jest za krótki czas do tych szkodników. Najlepszy czas to jest właśnie tak 3200. Hop, gdzie tu jesteś? Zbijała już. Zobaczmy. No to już jest, to jest poruszone. To nie, to już widać, że jest bardzo ładny detal. No, 1000 ludzi rozmazane już, zdjęcie na bank nie... No, ruch jest, nie trafiłem z ruchem. No, to jaj, uciekł mi tu. No, udało się? No, nie udało się, ale podostrzymy, zobaczymy, czy AI sobie poradzi, bo fajne ujęcie, tylko czas za krótki. Fajne ujęcie, tylko czas za krótki jest. Jest rodzik, jest mój funfel. Rudzik to mój funfel. Bardzo go lubię. Jak tutaj budowałem ten stawek z synami, to przychodził, się śmiałem, że przychodzi odbierać robotę. O, szczur był. Nie wiem, czy go widzieliście, jak przebiegł. Tam pobiegł szczur. Dopóki mi nie broi i nie jest w mieszkaniu, to mi nie przeszkadza. Tam w tle są magazyny, więc i tak nie do wyeliminowania, bo w tych magazynach to jest tego pełno. O, zobaczcie, szpaki przyleciały. No, to jest cały ruch, 180 mm. To jest cały ruch obiektywu. Ej, chłopaki, nie bić się. Że kos jest. A jakieś auto przestraszyło. Albo szpak. Taki by uciekł. Jest. Ej, uciekł. Ej, kołan, chodź tutaj. Bo wyłasz mi na niego. Zaraz ktoś, jak znam życie, wyjdzie i mi go przestraszy. Któryś z domów dzików. Muszę ręcznie podoszczyć, bo trawa mi tu przeszkadza. Okej, muszę ręcznie spróbować. Wyjdź za tej trawy, łobuzie. Widzicie, trawa mi tu przeszkadza. O, coś tu wpadło mi. Spróbuję go nagrać na wideo. O, jest. Chyba samica.
zrobimy jakieś fajne zdjęcie. Ej, no wyłożmy tutaj szczura. Widzieliście? Ale czy wróbel jego nie bał? Szpak. Tutaj czasami bywa 20-30 szpaków. Latem bywało i kąpało mi się tutaj dookoła, w tym moim oczku były, tutaj dookoła były i się kąpały. Dają mi sporo radości te zwierzaki, bo mam problemy z chodzeniem i fajnie jest takie obserwować, jak sobie żyją. O, gołąbek przyleciał. I są 10 tysięcy. Nie wiem, tutaj jesteście, tu jest łobuz. O, tu się chłopak kąpie, zobaczcie. O. Mówię wam, że tutaj często mnie coś sabotuje. Bo to wiecie, rodzina żyje swoim życiem. I te tam gotują, różne rzeczy robią, trzeba żyć. Nagram je, może. To Enok ma taką wadę, że nie widzę dobrze obrazu. Czyli jest super ostry i taka jest wada tego Enoka, ale zobaczcie, jak sobie rozpoznaje, a jak świetnie. Daje radę nawet. I kos chyba był, ale coś się przestraszył. Może jakaś mewa leciała, albo drapieżnik, bo tutaj ostatnio drapieżnik atakował je. Także sam się zdziwiłem. Wkleję mam zdjęcie, takie mam czułowe zdjęcie tego drapieżnika i nie wiem, co to za drapieżnik po prostu, bo mam bardzo złej jakości zdjęcie od tyłu. W sygnał w drugą stronę się, o, dwa gołąbki są. O, szpaki się biją. Wiecie, bez lustra tak ostrzą, że one czasami przepompują w prawo, do przodu i do tyłu, żeby znaleźć ten kontrast, żeby wyostrzyć. I na Sigmie to na przykład 150-600 trwało bardzo długo, a na przykład 70-200 się potrafi zawiesić, stanąć. Po prostu obiektyw staje i nie wie, co ma zrobić. Aparat nie wie, albo obiektyw, nie wiem dokładnie po czyjej stronie ten problem jest, ale zawiesza się po prostu i nie wiadomo, co z tym fantem zrobić dalej. Ten jak przepompuje, to tak bardzo szybciutko, tak bzik, bzik. Latem taka stała parka przylatywała tutaj. Nowy raz przyleciał do mnie gołąb z obrączką, mam jego zdjęcie zrobione z obrączką. Odpoczywał po prostu, na loty był puszczony chyba. Loty się wtedy odbywały i po prostu na lato jest to całkiem fajny obiektyw. Na zimę, na tych krajach skandynawskich, czy tak jak u mnie, to jest taki średni pomysł. Ale na przykład Canon wypuścił jeszcze ciemniejsze obiektywy.
Myślałem nad 400, 4,5, ale doszedłem do wniosku, że nie ma sensu. Bo z FTZ wychodzi to samo 600. I trzeba FTZ doklejać, a ja zazwyczaj robię na 600 mm. Tu jeszcze 800 zdał egzamin. Ja bym kosa poprosił, bo rzadko przychodzi. Wiecie, czy czasami jest tak, że szpak przylecił, no robi hałasu, żeby wtedy podrywają się wszystkie małe ptaki i on se siada ładnie i ma wolny karemnik. O, tutaj się nawet wróble ganiają, może się uda wam pokazać, jak się biją o miejscówę. O. Ten to jest chyba ten. Czy to wróbel, czy ten? Tak ubarwiony, czy jak on się nazywa? No, ten redaktor jest taki. Mazurek, o, czy mazurek. Ja ich nie odróżniam. Ja nie byłem w stanie. Dobra, chyba starczy tych zdjęć dzisiaj. Mam nagranie kosa, bo zdjęcia to mam słabe. Manualnie, że ostrzył, być może to manualnie wyszło coś z nich, ale nie jestem pewny. No i to nagranie trwa już bardzo długo, więc chyba będziemy kończyli. Także to tyle. Znaczy, to życie tętni sobie tutaj. U mnie w tym ogrodzie mam jeszcze złote rybki. Aj, nie zużyłem. Za wolny refleks. Popatrzcie tutaj w tę stronę, a nie tylko tam. O, tam. Może się coś tu uda. No to mi taki mały setup. Jeszcze gołąbkowi zrobimy ładny portret. Popatrzcie tu tak ładnie. Ładny portrecik ci zrobimy. Tu obok mnie jest dentysta, wiecie, i tu duży aut parkuje na tej ulicy do dentysty. A to mi trawa przeszkadza, będę musiał ją trochę skosić. 16 tysięcy, zobaczcie jakie ISO. Ogon uciąłem. Jest jakość. Z tego, to jest naprawdę świetna baza, żeby wyciągnąć tutaj z tego bardzo fajne zdjęcie finałowe. Nawet nie wiem, czy trzeba będzie odszukać. Najprawdopodobniej nie trzeba będzie nic robić. No chyba, że ktoś jest bardzo pedantyczny na punkcie szumu. Musi mieć krystalicznie czysty obraz, ale ja czasami robię fotografię analogową, fotografuję na filmie i mnie tak te szumy nie przerażają. Coś musiało przelecieć. Może ten drapieżnik. Co było ostatnio? O, tam ładnie siatko budki, tylko że w niej nie zamieszkał żaden. Jeszcze. Okej. Może spróbujemy nagrać małe wideo z jego udziałem. No to bardzo ciekawe, czy te momenty, co się wygasił ekran, to przestawał nagrywać ekran. Nie tu ostrz, tylko na ptaka, jakąś tutaj uschniętą gałąź. Wyostrzył. No to jest taka wada tych bez luster czasami. No tu mi się już blokuje, nie dam rady nic więcej. Może jakieś cięcie wam zrobię, nagranie. Dobra. Chyba tego starczy. Jak to mówią.
Nie wiem, czy to jeszcze coś ciekawego przyleci. O, siołobus kąpie. Czterka, 60 klatek w N-logu. No i tutaj zobaczmy tego jeszcze. Muszę mu ręcznie pomóc przeostrzyć w drugą stronę. Dobra. Wiecie co? Psuje się pogoda, więc chyba będę kończył jeszcze może. Coś przyleci ciekawego, czy już raczej nie? Chyba już raczej nic nie przyleci. Także to tyle. Za dużo nie potnę, żebyśmy mieli taki cały materiał. Może czasami jest przydługi, no ale wybaczcie. Macie tutaj mniej więcej pokazane, jak działa ten system autofokusa. Także dosyć świetnie sobie radzi, nawet z takimi małymi ptakami w trawie. Muszę trochę przykosić tą trawę. Nie za dużo, chociaż trochę. Dwadzieścia tysięcy, widzicie? Godzina 14 i ISO 20 tysięcy. U mnie jest tutaj strasznie, strasznie ciemno w tym kraju. Zimą szczególnie. No, spójrzcie jeszcze w moją stronę. A, już za późno. Zobaczmy, jak to tu wyszło. I te białe ptaszki przylecą, co ostatnio sfotografowałem. Nie pamiętam ich nazwy. Macie ISO 20 tysięcy i zobaczcie. Tutaj naprawdę jest świetne. Plik do pracy nad nim. Tutaj może wam się wydaje nieostre na tym ekranie, ale to jest Full HD. Wysłany obraz jest Full HD, a my tutaj mamy zdjęcie 45 milionów pikseli na wyświetlaczu aparatu. Wygląda to zupełnie inaczej. Cześć koleżko. Pod nas przyleciał. O, wyszło świat, słońce. Z jednej strony będzie mniejsze ISO, z drugiej strony robimy zdjęcia pod słońce. No, nie wiem, tak. O, ISO 8000. Rudzik, wpadaj tutaj. No, do widzenia. Na niego. A, nie udało się wyłuszczyć. Nie zdążyłem. Trudno się mówi, ale mam kilka fajnych zdjęć. Mam tutaj ptaki miałem ustawione, więc te zdjęcia nie będą takie super, bo na ucho ostrzyłem, widzieliście. Nie miałem ogólnie zwierząt, ale tutaj da radę coś wyciągnąć z tych zdjęć. No dawaj tutaj, doostrzy się, najwyżej się doostrzy. Jest coś tutaj, sikorka jest. Tak jak całą skalę musi przejść, to też mi czasami trochę zajmuje, ale
jest to dużo szybciej niż na przykład Six Sigma to robiła. Jedyne co zauważyłem, to że jak jest bardzo bliski dystans na wideo i tak bardzo, najbardziej, bardzo blisko chcemy wyostrzyć, to mamy śledzenie obiektu zrobione i taki bliski, bliski dystans, to on tam potrafi być słychać ten. Silnik AF potrafi być słychać. Ładnie się zrobiło i zaczynają się kąpać. Tutaj i tutaj się kąpią. O. Ten elektroniczny guzik jest trochę wnerwiający. Nie działa tak płynnie, jakbym sobie życzył. Ładne słoneczko wyszło. Taki diesel przestraszył mi te ptaszki. Dobra, wyostrzymy na ciebie. No, takie fajnie te okowek wykrywa u tych ptaków. Hałasują mi tu samochodami. Dobra, to tyle. Włączamy nagrywanie.